Telewizja Narodowa. Jesteśmy pod pomnikiem Dmowskiego. Jak widzimy, mamy już 27 czerwca 2017 roku. Stoi krzyż. A w nocy tej, która była, mieliśmy bardzo smutne wydarzenie. Otóż grupa młodzieży, która tutaj przyszła, chciała spotkać Damiana Bieńko i niestety, ale chciała chyba zrobić mu krzywdę, z tego co się wyrażali, a także grozili tym, że mogą spalić replikę Krzyża z Giewontu. Trochę smutno, bo Roman Dmowski, jak widzimy, jest brudny. No i przydałoby się go umyć. Telewizja Narodowa, jak widać, przez doktora Sendeckiego dowodzona, no, będzie myć pana Romana, naszego hetmana. No i tu zapraszamy, no, jeżeli młodzież, nie wiadomo czy Polska, czy nie Polska, będzie chciała umyć Romana Dmowskiego, no to zapraszamy wszystkich, a nie chcieć się kłócić, bić i no właściwie wprowadzać tylko zamęt przeciwko nam, no. Przeciwko nam i innym osobom, które z pewnością chciałyby zobaczyć to święto. No, niech to będzie piękne, pokojowe święto podpisania traktatu wersalskiego. Dla Telewizji Narodowej reportaż robił Konrad Żebrowski.